która była jej pisana, jak sama twierdzi, upór ma po ojcu, a zamiłowanie do aktorstwa po mamie. Wszystko zaczęło się w Teatrze Wybrzeże. Byłam zafascynowana tym teatrem i Chabanowskim, co za postać. Także ja się tutaj ukształtowałam, bo w ogóle tutaj się skrystalizowały moje plany na przyszłość. W telewizji zadebiutowała jako Teodozja w serialu Życie Kamila Kuranta. Zagrała też u Andrzeja Wajdy w Kronice Wypadków Miłosnych. W latach 80. po sławę pojechała aż za ocean. Na swoim koncie ma udział w teledyskach i kilkudziesięciu amerykańskich produkcjach filmowych. Jej karierę odmieniła głośna rola w dramacie Oliviera Stone'a JFK. Wcieliła się w postać Mariny Oswald, żony domniemanego zabójcy prezydenta Kennedy'ego. W świecie udało jej się za oceanem zdobyć pozycję, jaką chyba mało która z polskich aktorek tam osiągnęła, czyli porządnego rzemieślnika, którego zatrudniają w momencie, kiedy potrzeba kogoś z wschodnioeuropejskimi korzeniami. Beatę Poźniak-Daniels można było oglądać w roli sowieckiej rewolucjonistki w Kronikach młodego Indiana Jonesa, czy jako prezydent świata w filmie Babylon 5. Jest takim człowiekiem kina. Zrealizowała samodzielnie kilka filmów krótkometrażowych, dokumentalnych i fabularnych. Aktorka na stałe mieszka w Los Angeles, ale regularnie odwiedza swój rodzinny, ukochany Gdańsk. Gdańsk ma niesamowity magnes. To tak jakby... Czy to w ogóle można wytłumaczyć? To tak jak z miłością. Miłość się ktoś przyciąga. Czy można miłość wytłumaczyć? Nie wiem. Beata Poźniak-Daniels była specjalnym gościem Światowego Zjazdu Gdańszczan.